scenariusz sekty Nawronieckiej zakończył się, tak to nazywam, eksmisją. Pan komornik wykonał zadanie. Widać, że to zadanie nie do końca spełniło oczekiwania, czy jakieś, powiedzmy, jakby powiedzieć, plany, tak można powiedzieć, tych, którzy na Wronieckiej zostali, bo gdyby tak było, to proszę powiedzieć, z jakiego powodu pod ten dom fatygował się rowerem którejś tam niedzieli pan Huczko tu przyjeżdżał, żeby około 15 przejechać pod domem, zwizytować, czy ja tu się dobrze czuję, no nic takiego nie, przy panu przejechał spokojnie. Potem proszę powiedzieć, jeżeli został wykonany element, jeśli tak można powiedzieć, że momentem eksmisji załatwiono sprawy z księdzem Michałem, z jakiego powodu tutaj w samochodzie jakiejś tam marki fatygował się któregoś tam dnia przyjeżdżać ksiądz Jacek Bielski razem ze studentem i też pod domem podjeżdżali i, no, że tak powiem, oglądali tutaj, robili zdjęcia jeszcze też, także i przynajmniej jeszcze z innych rzeczy zauważono, z jakiego powodu, kiedy 8 września księdza Michała eksmitowano z Wronieckiej, zamieszkałem tu, przybyłem tutaj, nie wyrzucono mnie, otwarto mi drzwi i to był czwartek, kiedy była eksmisja, a w nocy z piątku na sobotę, było dokładnie koło 2 w nocy, wyjeżdżaliśmy z pielgrzymką do Gieczwałdu. Była 2 sobota miesiąca i w czasie, kiedy tu pakowaliśmy samochód, 6, 7, 8 razy w nocy o 2 przejeżdżał tutaj samochód marki, czy to Volkswagen jakiś, czy Ford Mondeo, osobowy samochód, ciemny granat, czarny, który też tutaj przejeżdżał, no i spoglądał, tak można powiedzieć. Więc scenariusz na Wronieckiej eksmisją się nie zakończył i prawdopodobnie nie zakończył się scenariusz sekta. Zmieniło się tylko miejsce siedziby. Nie jest na Wronieckiej, tylko jest tutaj. W związku z czym proszę liczyć się z czymś takim, co jest możliwe. O tym nie wiem, ale jest możliwe, że są osoby, które knują na jakiś sposób rozwiązanie sprawy sekty, tak nazywają nas i tak to funkcjonuje, i będzie teraz adres Baranowo, plac Zmartwychwstania 1. I jakieś tam scenariusze sobie tworzą, no, wykonają te, które Pan Bóg dopuści, albo które są zgodne z wolą Bożą. Tak, jeżeli coś jest złego, to z wolą Bożą nie jest zgodne, ale Pan Bóg może zło dopuszczać, bo z niego ma moc wyprowadzać dobro. Więc nie wiemy, jak się sprawa tutaj, sprawowanie mszy świętej w tym miejscu, które ja nazywam katakumbami, bo jest w półpiwnicy, odbędzie, ale nie jest to miejsce czcigodni wierni wakacji i półkolonii letnich pod Poznaniem w Baranowie. Także jest każdy z czcigodnych wiernych, tak jak przychodził tam na Wronieską, tak tutaj zawsze niech dokonuje takich, no, rozstrzygnięć ważnych, moralnych, także tych, czy jestem gotowy, jakby dajmy na to było, rozwiązanie, to znaczy pada rozkaz, rozwiązujemy. Czyli wchodzi tu szwadron policji i dajmy na to przypisali księdzu, cóż mogą przypisać, narkotyki podrzucić, pornografię dziecięcą, mogą albo związać mnie z przynależnością do partii, która chce obalić rząd, albo nie dopuścić do demokratycznych wyborów, albo stworzyć taką partię, o której ja jeszcze nic nie wiem, ale oni już wiedzą, że taka jest. Pamiętajmy, pan Palikot powołał partię, która od razu miała poparcie, a jeszcze nikt nie znał pana Palikota, ani kogo innego. Także różne scenariusze są możliwe i na pewno odpowiedni fachowcy się tymi sprawami zajmują. Oprócz tych rozpraw, o której tutaj mówię, jest możliwe, że scenariusz, ci, którzy mają te scenariusze sekty, mają także też lepszy scenariusz, który rozwiązuje wiele rzeczy, jeśli nie wszystkie. Do więzienia wsadzić księdza Michała, zanim się go zabije.